Pani profesor, czy zdarza się Pani często brać udział w takim konkursie jako jury? Tak. Tak, i jeżdżę przyjeżdżam tutaj do szafarni, jak również w Węgrzech i miałam zaproszenie do innych krajów w Europie również. Na przestrzeni Pani doświadczeń, jak Pani ocenia poziom tego konkursu, poziom laureatów, którzy się wyłonili z tego konkursu? Nie tylko poziom laureatów, poziom wszystkich uczestników jest z roku na rok wyższy. Ja uważam, że ten konkurs ma wysoki poziom. Co jest największym wyzwaniem dla wszystkich młodych ludzi, którzy kroczą drogą talentu, drogą muzyki, drogą... Największym wyzwaniem moim zdaniem jest trema. Jest trema, są nerwy. Myślę, że to jest dla młodych dzieci, nie tylko dla młodych dzieci, ja myślę, że dla wszystkich, najtrudniejszym do opanowania. W domu tego nie można się nauczyć. Tego można się nauczyć tylko przed publicznością. Trzeba pomylić się, zaplątać się masę razy, żeby za tym tysiącznym pierwszym razem człowiek powiedział, no teraz ja to zrobię i koniec. A jak to przeżyje 10 tysięcy razy, to już nie będzie się tak bardzo bał od tego i spokojniejszy będzie, że załatwi to miejsce. Wszyscy ludzie się mylą, wszyscy ludzie grają obce dźwięki, gdzie nie trzeba. Pytanie jest, czy produkcja, która jest po tym miejscu zepsutym, będzie lepsza? Gorsza, czy ewentualnie taka sama. Co jest potrzebne człowiekowi, żeby mógł zostać sławnym albo dobrym wirtuozem fortepianu? Nie tylko fortepianu. Potrzebne są dane, z którymi człowiek się rodzi, które odbiera od swoich rodziców, od swoich przodków. Potrzebna jest praca. Bo ja jeszcze nie słyszałam o takim, żeby ktoś się urodził gotowym artystą. Każdy największy geniusz musiał się uczyć. Talent to dla mnie znaczy to, że człowiek umie i chce rozwijać to, z czym się urodził. To, z czym się urodził, to ja nie uważam za talent, bo to jest podarek od natury. Potrzebne jest szczęście. Potrzebne jest to, że człowiek musi być tam, gdzie trzeba, wtedy, gdzie trzeba. I ja myślę, że z tych trzech części zresztą ja myślę, że każdy to powie. Praca na pewno. Warunki, na które można opierać, to znaczy to, z czym człowiek się urodzi. I dużo szczęścia. Rodzina, poparcie rodziny. Bardzo, bardzo ważne. To zawsze jakoś zapomina się. Bardzo, bardzo ważne jest poparcie rodziny. To, że rodzice stworzą taką atmosferę do tego, żeby dziecko mogło pracować tyle, ile chce, ile potrzebuje. I popierają go moralnie i finansowo. Nawet wtedy, kiedy nie osiągnął takich wyników, na jakie liczył. Jaką radę by Pani udzieliła tym rodzicom, którzy wierzą w talent swojego dziecka, żeby nie przedobrzeć? Po pierwsze, nie wolno dziecka zmuszać do ćwiczenia, do grania. Ja uważam, że każdy musi znaleźć sobie w życiu ten kierunek, który jest w stanie przez cały dzień robić, zajmować się nim. To jest pierwsze. Jeżeli dziecko samo od siebie jest w stanie godzinami siedzieć przy fortepianie, to jest najlepsze. Zmuszać nie warto. Namawiać tak, bo są takie okresy w życiu każdego dziecka, że
interesuje właśnie go coś innego, ale potem wróci jednak do muzyki. Nie wolno dziecka za bardzo chwalić. Bardzo niebezpieczne jest to, jeżeli dziecko w pewnym okresie na każdym konkursie dostaje wysoką nagrodę. Trzeba dziecku powiedzieć, że on fakt, że był najlepszy, ale w tym środowisku, gdzie był, nie na całym świecie. Trzeba mu powiedzieć, że to robiłaś dobrze, tego jeszcze nie umiesz. Byłeś najlepszy, byłaś najlepsza, ale to nie znaczy, że wszystko umiesz. Tego nie umiesz, tego nie umiesz. Następny cel to jest, proszę pracować. Dlaczego ludzie właściwie kochają Chopina, jego muzykę? Jak pani sądzi? Chopin jako człowiek był bardzo zamknięty w sobie. On miał wiele problemów psychicznych, które zamknął w sobie. Swojemu środowiskowi tego nie przekazywał. Zostawił to sam dla siebie i wypowiadał to tylko w muzyce. Ja myślę, że jest jednym z niewielu kompozytorów, których utwory są napełnione treścią do 110%. I on tą treść wymawiał takimi dźwiękami, które wszyscy rozumieją. Nie wszyscy rozumieją Schumana na przykład, przynajmniej w tym wieku jeszcze nie, który również ma masę treści, innego rodzaju treści. Tą treść nie każdy rozumie. To znaczy trzeba mieć odpowiednią ilość lat do tego, żeby zrozumieć treść, którą zawierają utwory Chopina. I można nawet w wielkim procencie przetłumaczyć na język dziecka. Jak pani sądzi, czy wśród grona tych laureatów może narodzić się ktoś, kto będzie dorównywał Chopinowi bądź zbliżał się do jego poziomu? Czy są takie szanse? Szanse na pewno są. Chopin jest specyficznym kompozytorem. Takiego dziecka nie widziałam, które byłoby specyficznym chopinistą. Wszyscy są bardzo dobrymi pianistami. Ja myślę, że to, w jakim rodzaju muzyki poważnej oni będą się kiedyś specjalizowali, to wprowadzą dopiero lata po 18 latach. Wtedy, kiedy oni przestaną być dziećmi i będą faktycznie dorosłymi ludźmi.